No i jak wam poszło? Nie wiem, czy zdołała jeszcze zniszczyć ich zapasy, zanim zginęła. Morderca! Tym razem jeden z twoich durnych omenów zabił członkinię twojego klanu! To była także moja siostra. Dość! Czyżbyśmy przegrali? Zarządziłem odwrót, a księżycowy kwiat nie żyje. Nie! Co jest? Ona naprawdę umarła? Cała ta bitwa była jedną, wielką pomyłką. Ja tylko odczytałem znaki zesłane przez klan gwiazdy. To może powinieneś się skupić na czytaniu z pogody, a nie ze zdobyczy. Czy klan gwiazdy od teraz okazuje swoją aprobatę burzami? Być może gęsie pióro wolał spełnić nasze oczekiwania, a nie kotów z klanu gwiazdy. Dosyć! Nie wolno nam winić gęsiego pióra za tę klęskę. Każdy z nas naraża życie w walce o swój klan. Tak nakazuje nam kodeks wojownika. Trzeba zająć się naszymi rannymi. Kłótnie nic nie wnoszą. Już biegnę po zioła. No chodź, gęsie pióro. Możesz ukrywać się przed nami, ale klan gwiazdy i tak cię osądzi.